Zaćma potrafi znacząco ograniczać jakość życia, no właśnie w związku z tym, że wzrok jest tak ważnym zmysłem i różne czynności, które zwykle wykonujemy automatycznie, czy w ogóle możliwość kontaktu z innymi, no potrafi być znacząco ograniczona. Badania też wskazują na to, że w ogóle pacjenci pytani o kwestie związane z zaćmą, czy trudnościami związanymi z utratą wzroku, czy pogorszeniem jakości wzroku, deklarują, że mają takie poczucie, że to by radykalnie obniżyło ich jakość życia. Na przykład około 80% pacjentów ma takie poczucie, że boi się tego, że stałaby się ciężarem dla rodziny wtedy, kiedy problemy ze wzrokiem miałyby miejsce. To jest bardzo ważny temat, dlatego że badania wskazują na to, że mniej więcej połowa badanej populacji to są osoby, które przynajmniej raz w roku badają swój wzrok, pozostali pacjenci tego nie robią i tutaj się wiąże z tym wiele kontrowersji. Z jednej strony pewna grupa pacjentów ma takie poczucie, że zaćma to jest taka choroba, która w ogóle musi dojrzeć. Jeśli ten stan nie jest bardzo poważny, to mają poczucie, że nie trzeba działać. Jest zupełnie inaczej, no bo w efekcie po prostu zwlekają, co nie jest korzystne dla zdrowia. Z drugiej strony czasami jest tak, że pacjenci są nadmiernie przestraszeni i w rezultacie też potrafią odkładać decyzję o tym, żeby się zbadać, czy żeby poddać się operacji na później, co też nie jest korzystne dla stanu ich zdrowia.